Iza, prowadzisz bloga o tematyce ślubnej, a teraz poprowadzisz w TVN Style program, który nosi tytuł I nie opuszczę cię aż do ślubu. Tematyka ślubna, najbliższa mi aktualnie, więc program polega na tym, że pomagam parom w tym ostatnim czasie przed ślubem, w tym wirze przygotowań, próbuję zaprowadzić trochę spokoju, dorzucam odrobinę dobrej energii, staram się naprawiać to, co mogłoby nie wyjść dobrze, staram się łatać dziury, sprawdzam, co zostało w ogóle niezrobione i to robię za młodych, więc program jest bardzo ciekawy, bo w każdym odcinku wydarzają się zupełnie różne, dziwne rzeczy, ponieważ każda para zupełnie indywidualnie zapomniała o czym innym. Iza, gdyby zgłosiła się do Ciebie Agnieszka Szulim, która jest jedną z największych gwiazd w TVN-ie i jest teraz zakochana, żebyś jej doradziła, to jak byś to widziała? Ja nie chcę doradzać, ja nie chcę nikomu sprzedawać moich pomysłów na ślub. Ja chcę pomagać ludziom w organizacji ich wymarzonej przez nich wizji. I do tego się ograniczam, dlatego na pewno nie chciałabym Agnieszce niczego narzucać, ale jak miałaby jakąś swoją wizję, to z chęcią zrealizuję. Ale widzisz bardziej w kraju czy za granicą ten ślub? To tak, jak ona będzie sobie marzyła.